Witam bardzo serdecznie przed mikrofonem Dawida. To jest kolejny Taiwan Boxing Simulator, American Crime Simulator. Zapraszam was serdecznie do obejrzenia tego Taiwan Boxing Simulator bez wiersza. Zaraz zaczniemy, wyjdziemy jeszcze parę sekund dosłownie. Dzisiaj najprawdopodobniej będzie licznika łapek, ani w górę, ani ilość osób. Najpierw nie coś jest, też z tą stroną, to co się ładnie patrzę, jakieś aktory mi wyskakują. Będzie dobrze, dajmy dźwięku, tak żeby wam było dobrze, chyba trochę za głośno będzie, w takim sposób to gry, ale przekonamy się o tym na chwilę. Mamy jeszcze właśnie bardzo ważne rzeczy. Mam gracza, który pomimo ostatni wyszedł. Dobra, tutaj to widzę wszystko, powinno działać. Mam nadzieję, że mnie też to równie dobrze słyszą, że jestem tam trochę innych patyków. Raczej to wyszło, nie trafamy, trzymając spadnicę. A niestety, że to właśnie mam ten pierwszy test. Chyba, że go tam postawię, może też będzie. Lepiej to oddziaływać, jak będzie to idealnie na wprost i na sens. Możecie napisać jeszcze teraz, o, teraz, czy mnie dobrze słyszę. Tak, czy teraz już mówię, nic nie przerywam, już wszystko ok. Zapytam o tym, że się wam dam wygląd już na tą grę. Chyba się nie da mi odpowiedzi na ten temat, ale nie pamiętam, że tam sobie wydać. Raz, dwa, trzy. No, myślę, że... O, teraz? Teraz chyba miło w te serii. Ten mikrofon ponownie już został, mam nadzieję, że teraz mikrofon jest odpowiednio ustawiony i wszystko mi prawo idealnie będę słychać. Mam taką oczywiście wielką nadzieję, że możecie pieniędzy. Słuchajcie, bo po 60 w końcu jest, żeby móc takie właśnie rzeczy techniczne, aspekty dla was. Dobra. Dobra, chyba spadków klatek na sekundę też nie widzę również. Mm.
niczego kierownicę, która będzie zniechęciła się na mnie. Muszę mieć ten mikrofon postawić, żeby tak właśnie nie było dobrze. Żeby wszystko tutaj nie odbierał. Nie? Dobra, myślę, że dźwięki z gry są tutaj nieustawione. Tak nie nagrywam, no nic mnie nie wchodzi. Jeden minut od dni. Co to w ogóle będzie? No to jest to początkowe, teoretycznie, ale to nie jeszcze jednej rzeczy, bo mi rzeczy muszę zostawienia zmienić. Paru rzeczy, takich tak. Przepisać te dwie rzeczy. Przepisać te dwie rzeczy. Dobra, teraz tutaj nie mówić. Dobra, jak mnie teraz będzie słychać? Myślę, że powinno być o tej to, że widzę podejść, ale... poprawy w mojej stronie, to tutaj... Wyjdźmy w pierwszą klasę i się przekonamy. No i by to trzeba być cały czas po prawej stronie. Jestem mikrofonem jeszcze jednym. Jeszcze jedną rzecz, ja to spróbuję sobie ustawić na klawisz. Teraz zamknąłem, a... Zamiast zamknąć... Zamiast zamknąć program do naszej Discorda, zamiast zamknąć, to ja zamknąłem. Zamknąć, tego trzeba zamknąć. Discord to też dobra, mniej niepotrzebnych programów, tym lepiej, to jest ten. Więc tak, już teraz
wyciszenie mikrofonu to dany przycisk, więc powinniście już teraz słyszeć tak bardzo kierownicę, jak będę mówił, to po prostu odciszę mikrofon. No to ci w zasadzie będziemy funkcjonować. Więc cóż, wyjedźmy w pierwszą naszą trasę i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Możecie pisać na czacie. Oczywiście z chęcią będę odpowiadał na wszystko, co będzie tam napisane. Jeszcze sobie płynie, tylko ustawiam kierownicę. Chodzi o sprężenie zwrotne. Zostawiamy to też z tymi światłami. Mamy trochę większą. Dobra, zobaczymy, jak to będzie podczas dalszej jazdy. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Tu mam to, z tego mam strzynić, nie pamiętam. Myślę, nie będę stawiłem, bo tu powinno być, że 18. No, tu nie pojazd ma chyba 18, bo tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o jazdy, patrząc. Oczywiście, że ma 18, więc trzymaj dobrze, się w prawej stronie, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do zmiany. Może się też pisać, jak ta muzyka z głośnością gry się równoważy. Skręć w prawo. Jeszcze jedną rzecz muszę zmienić. Szybkie zmiany. Mam zaawansowane. Teraz będzie.
trzeba pamiętać jeszcze, że te ciężarówka ma dłuższy przód niż nasze europejskie. Taki grunt to jest cisza, spokój, jak mi to. Zbyt ostro ustawiony hamulce, to na pewno. Jedź prosto. Jeszcze muszę mi dostać, ale to będzie dziwne. To właśnie raz nie chciałem, że nie wiem. Wszystko jest dobrze, a tak właśnie wiem. Wszystko mi też to ręcznie ustawi. Czyli zobaczmy, jak teraz będzie jeszcze. Chęć się wypiszą, czekam na komentarze na czacie, oczywiście dobrze. Jedź prosto. Ogólnie jakby się ktoś pytał, jesteśmy w nowym mecie.
Zatrzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Mniejsza niż siła hamująca, że w trasie to w ogóle nie hamuje. Nie, no to sobie mam dajemy. Dobra, zwiększmy tak. Też zero może będzie lepiej. Cofnę się, bo już tam ktoś stoi. No, czekamy na zielone, raczej to nikomu nie powinniśmy przeszkadzać. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Zapominam cały czas o tym szadzie. Poczekam dzisiaj. Kiedy się przyzwyczaję, wiecie, no ATS on cały czas tak muszę się utrudnić. Bez ATS wiecie, jak już tam nie grałem. Zapomniałem, że one miały jakieś problemy, to nie jestem, bo przepraszam, bym nie za ten znaczki. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo, mówię, a następnie trzymaj się prawej strony. Nie jechać prosto i tam na następnym skręcie w lewo, bym do tej wyjechał na prosto. No to niby krótsza droga była, nie robię tego. Przepraszam, symulator nie gry. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Skręć w prawo. Dobra, idziemy za waszą. Przynajmniej te ciężarówki nie skręcą. Tak to nie ma szansy, tutaj trochę będziemy stać.
Może nie jest to idealne, ale rano to zrobiła, więc ja to będę wam mówił. No i razy dwa na to potraktowanie. Pierwszy poziom osiągnąć. To teraz nam chcę pokazać pewnie garaż. Teoretycznie nasz nowy tak? Miejscowości, którą wybrałem. A ja też w tej filmce się rozmówiłem, zapomniałem, że to wszystko zrobiłem z tym szlafami, jak nie wiadomo. Ogólnie dziękuję za te zdolności, mam do rozdania. Co stoicie dzisiaj? Dobra, dużo dystansowy Snyder. No zróbmy sobie. Nie. Dobra, muszę zrobić przerwę z nagrania.